Witam. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moim doświadczeniem, jakie spotkało mnie w salonie renomowanego dealera samochodowego. Niekoniecznie tylko ta marka może stosować takie praktyki. To znaczy, próbowano naciągnąć mnie na dość dużą sumę pieniędzy. Chodzi o salon Toyoty konkretnie. Ale może się to zdarzyć w każdym innym salonie i opowiem Wam całą moją historię i kilka sposobów, jak się uchronić przed tym niepotrzebnym, dość dużym wydatkiem. Zaczęło się od tego, że w mojej Toyocie zaczęło się świecić kilka dziwnych kontrolek. Pojechałem do salonu. Na początku myśleli, że trzeba tylko wymienić świece. Zrobili to. Okazało się, że problem nie zniknął. Tak więc wzięli auto do głębszej weryfikacji, po czym okazało się, że moja Toyota posiada dosyć poważną wadę silnika, którą oni oczywiście postarają się usunąć. W tym momencie zaproponowali mi auto zastępcze, małą Toyotę Yaris hybrydę. No dobra. Więc przyjąłem to auto, podpisałem wszystkie papiery i jeździłem sobie tą Toyotką przez około tydzień czasu. Po czym pani z salonu zadzwoniła do mnie, czy mógłbym im odwieźć tą Toyotę, dadzą mi inne, bo bardzo ją potrzebują, bardzo proszą i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem dosyć zajęty, ale stwierdziłem i tak, skoro tak chcą, żebym podmienił samochody, dobra, pojadę do nich, rzuciłem wszystko. Straciłem 2 godziny czasu, żeby to załatwić. Wymienili mi tą Toyotę na nową, znaczy na inną, na Corollę. Też hybrydową. Co bardzo ważne, pani mówiła, że bardzo mi zależy na czasie, nie musi pan sprzątać samochodu. Niech pan przywiezie taki, jaki jest, my sobie poradzimy już, tylko zależy nam na tym samochodzie, nie? Wyjeżdżam z salonu po pół godziny, już tą Corollą wymienioną. Po pół godziny dzwoni do mnie jakaś pani z tego salonu i mówi, że przywiozłem im brudnego tego Yarisa i że tutaj będę musiał zapłacić 300 zł za jego sprzątanie. Ja mówię, że przecież prosiliście, żebym przyjechał jak najszybciej, że Wam zależy i tak dalej, żebym nie sprzątał samochodu, to było powiedziane, o co Wam teraz chodzi. A pani coś tam, że ale to auto jest tam takie brudne i musimy Panu wystawić fakturę na sprzątanie. Ja po prostu nie, absolutnie, proszę Panią, takiej faktury absolutnie nie przyjmę. No i na razie temat się zamknął. Ale to nie jest wcale szczyt próby naciągania mnie przez ten salon. Sytuacja zaczęła się robić znacznie ciekawsza później. Otóż myślałem, że ta naprawa mojej Toyoty potrwa 2 tygodnie. Tak też oni na początku mówili. Co tydzień dzwoniłem do nich, pytałem, co z moim autem. Przesuwali terminy, mówili, że tak naprawdę nie wiedzą, kiedy to się uda naprawić. Koniec końców, naprawa trwała bite 2 miesiące. Akurat osłoną dla mnie tego czasu oczekiwania było to, że paliwo prawie po 8 zł, a tutaj miałem akurat w tym momencie Corollę hybrydową, którą spalałem 3,5, więc jakieś to było, jakaś to była rekompensata. Tydzień przed końcem tego całego okresu, jadąc koło 22 przez wiejską dróżkę, wbiegła we mnie sarna. Wbiegła w bok samochodu, uszkodziła go nieznacznie, no i sama w tym procesie umarła. Będąc ostrożny, że mam samochód wypożyczony, wezwałem policję, policja spisała cały protokół zdarzenia. Wiecie, tutaj taki też tip przy okazji. Akurat ta droga była nieoznakowana, że jest niebezpieczeństwo dzikich zwierząt.
bo gdyby była oznakowana, to prawdopodobnie stwierdzono by winę po mojej stronie. Tak, tymczasem tutaj nie było tego oznakowania, więc spokojnie wina była jak gdyby po stronie sarny, zupełnie nie po mojej stronie. To oczywiście też stwierdziła policja na miejscu. Następnego dnia rano poinformowałem salon Toyoty o tym, co się wydarzyło. Oni rozpoko, że jak jest protokół policji, to fajnie, żebym tylko przyjechał tym samochodem, że sprawdzą, czy jest wszystko w porządku. Przyjechałem, sprawdzili, wszystko jest w porządku. Tam nieznaczne uszkodzenie było po prostu tylko poszycia samochodu. Popękało parę elementów, ale nie zmieniało to bezpieczeństwa jazdy. No i właśnie, minęły te 2 miesiące. Oddaję tą Toyotę Corollę. Odbieram wreszcie mój samochód po tej długiej, długiej naprawie. I pani, z którą podpisuję dokumenty, mówi mi, że tutaj będzie do zapłaty jeszcze 2000 zł. A ja taki zdziwiony, o co chodzi, za co? No więc ona pokazuje mi, że w tej stercie dokumentów, które podpisałem na szybko przy wymianie samochodu z Jariski na tą Corollę, jest taka tabelka, gdzie są różne opłaty i tam było właśnie, że jeżeli będzie jakiekolwiek uszkodzenie samochodu, niezależnie od tego, kto to spowodował, to ja płacę taką opłatę administracyjną, czy jaką tam sobie nazwali, 2000 zł. Więc powiedziałem, że nie ma mowy, nie będę płacił za to, że sarna wbiegła w mój samochód. A poza tym, gdyby oni się streszczali bardziej z naprawą mojego samochodu, to w ogóle do tego by nie doszło, bo nie musiałbym 2 miesiące jeździć nie swoim samochodem. No więc pani wezwała menedżerkę. No i menedżerce znowu tłumaczę, że nie ma mowy, żebym płacił takie pieniądze, no ale pani mówi, że przecież pan podpisał i przecież my będziemy mieli mniejsze zniżki na ten ubezpieczenie tego samochodu i tak dalej. Samochód full ubezpieczony, wiadomo, jak każdy samochód do wynajęcia. Więc jakie tam w ogóle zniżki mogą być? No ale tłumaczę pani, że uważam, że powinien wręcz dostać rekompensatę za to, że tak długo się wozili z naprawą mojego samochodu, a nie jeszcze tutaj naciągać mnie na 2000 zł za gdyby partycypowania w ich kosztach, które i tak mają zwrócone z ubezpieczalni za naprawę tego samochodu. Więc powiedziałem, że absolutnie nie zapłacę. Więc pani zaproponowała, że w takim razie pójdziemy do dyrektora. Powiedziałem, dobrze, pójdziemy w takim razie do dyrektora. U dyrektora był i dealer, sprzedawca, który sprzedawał mi ten samochód, i dyrektor, i 2 panie z obsługi, i pani menedżer. Także całą piątką mnie obsiedli i ten dyrektor pyta się, jaki jest problem. Więc ja ponownie opowiadam, co się wydarzyło i że nie zamierzam płacić tych 2000 zł. Pan mówi bezczelnie, no ale jak to, wjechał pan w sarnę i nie chce pan tutaj pokryć kosztów związanych z tym wydarzeniem. Ja mówię, proszę pana, nie wjechałem w sarnę, tylko sarna wbiegła we mnie. Nie, auto było w ruchu? Tak, auto było w ruchu, czyli wjechał pan w sarnę. Proszę pana, nie wjechałem w sarnę, ponieważ sarna uderzyła w bok samochodu. O ile wiem, auto nie jeździ w boki, tylko do przodu i do tyłu. Więc skoro sarna uderzyła w bok samochodu, to sarna wbiegła we mnie, a nie ja wjechałem w sarnę. Tego typu absurdalne argumenty gość wysuwał. Spędziłem tam około 15 minut na rozmowie z tymi wszystkimi ludźmi. Fajną rzecz mi powiedzieli, że trochę się odkryli, że właściwie to mogłem nie podpisywać tej umowy, ponieważ na wynajem tego samochodu, w takiej formie, mogłem ją inaczej podpisać. Ponieważ okazuje się, że oni mają obowiązek zapewnić mi mobilność w takiej sytuacji. Tymczasem forma, w jakiej to zostanie zrobione, jest już rzeczą dowolną. Natomiast ja oczywiście odpowiedziałem, że proszę pana, będąc na szybko, wymieniając samochód, nie czytałem 10 stron umowy, tylko podpisałem wszystko i ufając w dobrą wolę z waszej strony, pojechałem dalej, prawda? Więc tutaj taka uwaga, że jeżeli salon zapewnia wam samochód zastępczy, to musi to zrobić, więc warunki, na jakich to będzie zrobione, już nie muszą być zupełnie narzucone z ich strony, tylko możecie na przykład
nie podpisać tego, kiedy żądają od Was przykładowo 2000 zł za jakiekolwiek uszkodzenie samochodu. Całe to spotkanie zakończyło się tym, że oni uważali, że muszę zapłacić. Ja stwierdziłem, że absolutnie. I wyjechałem wkurzony od nich. I tak sobie czekałem, aż tylko przyjdzie faktura, żeby móc dalej walczyć z nimi w sądzie. Tymczasem minął tydzień, drugi, trzeci, minął miesiąc, minęły 2 miesiące i żadna faktura nie przyszła. Jaki z tego morał? Morał z tego taki, że prawdopodobnie takie naciąganie ludzi na 2000 zł jest niezbyt zgodne z prawem, więc zdają sobie z tego sprawę, więc jeżeli ktoś się stawia, no to po prostu nie próbują z niego tego zedrzeć, bo wiedzą, że na przykład w sądzie przegrają. Natomiast obawiam się, że 90% ludzi jednak płaci w takiej sytuacji, bo mają małą orientację, jeżeli chodzi o prawo, bo nie lubią na przykład się kłócić, albo po prostu są tacy mało konfliktowi, że wolą zapłacić i nie mieć problemu żadnego. I niestety obawiam się, że salony w ten sposób naciągają liczne osoby na niepotrzebne wydatki. I dlatego nagrałem Wam tą całą moją historię ku przestrodze. Jeżeli macie podobne przypadki, bardzo chętnie podzielcie się nimi w komentarzach, żeby też ostrzec innych przed tego typu działaniem. Do zobaczenia. Cześć.